Siemaneczko, ja jestem Lucek, a to jest GTA 5, w którym będziemy sobie tuningować najnowszy samochód dodany do gry. Jest to Benefactor Krieger. I wiecie co, nie wiem co za samochód on przypomina. Z tyłu ma lampy od Audi R8 V10. Z przodu wygląda... Ale tutaj w ogóle zobaczcie, tutaj ma te wydechy jakby z... Porsche 918, coś takiego. Przód wygląda jak z najnowszego Bugatti, w sensie te lampy. Takie mam wrażenie. Z boku to nie wiem, Ford GT, nie wiem co to za samochód i czego on jest imitacją. Jeśli wy wiecie, walcie w komentarzach. Drzwi otwierają mu się bardzo ładnie do góry, zobaczcie tylko. Cyk. Otwierają mu się do góry i ciekawie brzmi. Zaraz sobie nim przejedziemy się kawałek i zajedziemy do tuningowni. Zobaczymy, co uda się z nim zrobić. Jak to brzmi w ogóle? Tak wygląda środeczek. No całkiem ładnie, powiem wam. Jedziemy. Pyk, jedyneczka. I gdzie jedziemy do tuningowni? Trzeba się tutaj tylko rozejrzeć, czy nic nie jedzie. Kurde, żwawe to auto jest. Dobra. Jestem ciekawy, ile wyciągnie. Ponoć ma dużo biegów, więc będziemy musieli to sprawdzić. Na razie jadę sobie na trójce na spokojnie. Możemy tego Grandera wyprzedzić. W sumie tuningownia jest za mną. Z trójki go wyprzedziłem. Woo! Nie dobiłem czureczki. Kurde. Dobra, weźmy zobaczmy sobie kamerę z zewnątrz. Man, what the hell is that? Woo! Tutaj jakaś strzelanina, musimy to ominąć. Kurde. Żeby mi tylko fury nie uszkodzili. Dobra, jedziemy stąd. Człowieku, jedźmy na miasto, może tam będzie bezpieczniej. Ten samochód jest zdecydowanie na autostrady, więc pojechałem sobie nim na wioski, żeby wam go zaprezentować. Co ta ciężarówka? Spokojnie mógłbym chyba tutaj nawet ostatni bieg wbić i się rozpędzać dość żwawo. Dość fajnie pierdzi. Nie mogę tego momentu pierdzenia złapać. Trzeba dodawać gazu i odejmować. Wtedy najlepiej jest, nie? O, jak dodamy gaz do samego końca, to pierdzi prawie cały czas, zobaczcie. Jedziemy. Jedziemy na miasto do tuningowni. Jak mamy go na najwyższych obrotach i nie zmienimy biegu, on cały czas pierdzi. Chyba jak wszystkie samochody tutaj w GTA. Dobra, pyk. Jedziemy sobie na spokojnie. No, także samochód... tak sobie mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie miał jakieś ciekawe opcje tuningowe. Troszeczkę rzucam mu dupę. Takie mam wrażenie w zakrętach. Nie jest taki dosyć stabilny. W sumie można by było sprawdzić, na co ma napęd. Czy na tył, czy na cztery koła. Wygląda na taki samochód, co ma napęd na tył. No ale... jak się nie sprawdzi, to się nie dowiemy. Najlepiej będzie to sprawdzić sobie... O, na przykład w tym miejscu. Oprzemy się o słupek. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie uszkodzę fura, a zresztą i tak zaraz będziemy tuningować. Na cztery koła ma napęd! O, skubaniec. To bardzo ciekawe. Kurde, co tu tyle policji jeździ? Masakra, mam nadzieję, że to nie mnie gonią. Strasznie dużo. Chyba wszyscy chcieliby mieć taką furę, żeby móc przed policjantami uciekać. Dobra. I teraz to jest jedna z furek, chyba takich szybszych, które zostały dodane w tej nowszej aktualizacji do GTA Online. Ja sobie ten samochód testuję na singlu, więc on tutaj też może się troszeczkę inaczej zachowywać niż w online. To musicie mieć na uwadze. Może tam inne prędkości osiągać, ale z grubsza prowadzenie będzie, myślę, że takie samo.
Także moje odczucia co do tego będą tutaj jak najbardziej adekwatne. No i prędkość maksymalna powinna być taka sama, chociaż czasami są jakieś tam drobne różnice z tymi samochodami. Jedziemy sobie do tuningowni w Los Santos w centrum. Zobaczymy, jak tam sytuacja będzie wyglądać. Powoli, kurde, nie chcę uszkodzić fury. Bez problemu z czwórki mogę ruszać. Niektóre samochody mają z tym problem, nawet jeśli się jedzie z górki, bo po prostu gasną. Tutaj jest inaczej. No jak wy sobie normalnie gracie w online na padzie, to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Musiałem taki szybki manewr zrobić. Dobra. Cyk. O kurde, trochę korek się tu zrobił. Ręczny. Jedziemy do tuningowni. Tutaj już mamy. Zaraz obok chyba. Dobrze? Damn. Los Santos Customs się nie zapomina, prawda? Dobra. No i wjeżdżamy. Co to za fura tu stoi w ogóle? Zobaczcie, stoi sobie NSX Honda. Dobra, wjeżdżamy. No i zobaczmy, co będziemy mogli z tym samochodem zrobić. Czy mamy tutaj dużo opcji tuningowych? To jest jakieś takie bardzo ważne dla mnie zawsze. Mamy 16 opcji łącznie. No i coś tam jest. Możemy sobie pozmieniać parę rzeczy. Dużo tego nie ma, no ale cóż. Dobrze, zacznijmy od pancerza. Hamulce, cyk. Silnik, cyk. Już tam się staty dosyć wymaksowały. Okej, okay. Wydechy. I teraz gdzie my mamy te wydechy? Mamy je na dachu, prawda? Możemy sprawić, żeby były na dole. Proszę bardzo. Mnie, szczerze mówiąc, bardzo się podobają te na dachu. Te, tak jak mówiłem, z Porsche 918. Bardzo spoko to wygląda, nie? Także ja nie chcę tego zmieniać. Myślałem, że po prostu one się gdzieś tam zmienią. Będą inaczej wyglądać. Możemy sobie sprawić, że maska będzie całkowicie gładka. Albo, że będziemy mieli taką samą jak standardową, tylko z takimi elementami z karbonowymi. Ponieważ tutaj mamy bardzo dużo takich elementów karbonowych, myślę, że ta ostatnia maska jest najciekawsza. I tak, światełka. Przednie możemy tutaj sobie zamontować jakieś inne. Możemy neony jakieś dać, chociaż ja wiem do tego samochodu, czy to pasuje. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dajmy sobie jakieś tam czerwone. Diabelski samochód będzie. On ma taki dziwny spoiler tutaj z tyłu. Właśnie nie wiem, czy to jest spoiler. To są takie stateczniki, takie lotki. Ciekawie to wygląda. No dobrze. Tutaj mamy dodatkowe malowanie do niego. To jest jakieś niemieckie? O. Spoko opcja. Mamy aż 11 malowań, także dosyć sporo. Możemy sobie wybrać. I tak wygląda ostatnie. Zastanawiam się, co tutaj, na co się zdecydować. W sumie te paski wyglądają ładnie. To też wygląda ładnie, tylko musiałbym cały kolor chyba zmienić, nie? Na jakiś inny, no bo to nie pasuje za bardzo do tego koloru. A mi się ten kolor bardzo podoba i bym chciał go raczej zostawić, więc zostawię, dam sobie tutaj czarne pasy. Pyk. Możemy sobie furę przemalować, ale nie wiem, czy chcę. Mogę jedynie sobie spróbować wybrać jakieś inne felgi. No bo te są standardowe, a one mi się nie podobają. Moglibyśmy do tego samochodu dać jakieś inne, powiedzmy jakieś od SUV-ów, tak? O, tu możemy sobie zrobić, żebyśmy mieli ten próg w jakimś kolorze, nie? Niekoniecznie w karbonie. Dobra, spoiler. No i tutaj ciekawa sprawa. Zobaczymy, co się stanie. Możemy sobie usunąć te takie lotki, te takie stateczniki z tyłu. No ale chyba zgodzicie się ze mną, że samochód wygląda teraz tak pusto z tyłu. Dajmy sobie jakiś spoiler. O, są bardzo duże spoilery tutaj do tego samochodu, z tego co widzę. Właśnie. Jak usuwamy spoiler, to z tego co widzę, prowadzenie nam się nie zmienia, nie zmniejsza nam się. Według statystyk ten samochód ma bardzo dobre prowadzenie, czy tam trakcję. Jaki wielki! Ej, ten jest chyba od Kurumy jakiś taki powiększony czy coś. Ogromne są te spoilery. Ale cieszę się, że
Ten bardzo pasuje, powiem wam. Tylko zobaczcie, jaki on jest strasznie szeroki. Mnie się najbardziej podoba ten. Dlatego, że jest wydłuża optycznie ten samochód jeszcze bardziej, a jednocześnie dodaje coś z tyłu, przez co auto nie jest takie puste. Podoba mi się. Pyk. Instalujemy tutaj najmocniejszą Super Transmission. To jakaś nowa? Super Transmission. Ciekawa sprawa. Instalujemy turbo. I tak. Felgi. Tutaj trzeba jakieś wybrać ciekawsze. Bo te co mam są no, takie sobie. Nie wiem na co się zdecydować. Chyba te będą najlepsze. I możemy zmienić kolor felg. Nie wiem, czy właśnie czerwonych nie wybrać. Czerwony też będzie cały taki diabeł ten samochód. Czerwony. Ha, nie, chyba najlepiej wypadają czarne, co? I opony możemy sobie troszeczkę ulepszyć. Cyk. Albo dajmy może czarny dym spod opon. Będzie pasowało do tego auta. Pyk. Przyciemniamy szyby, ale może leciutko tylko przyciemnimy. No i fura gotowa. Tak sobie wygląda w tuningowni. Wyjeżdżamy. Uuuuj! Zobaczcie na to. Uuu, jedynka mi się wbiła. Dobra, ponieważ wymieniliśmy sobie skrzynię, ja zmienię sobie skrzynię teraz na automat. No i możemy jechać. Wbijamy drive i let's go. Tak, samochód bardzo nisko zmienia sobie biegi. Będziemy jechać teraz na automacie, więc mamy odzwierciedlone taką sytuację jak w GTA Online. Ej, ten spoiler jest w ogóle wygięty jakoś dziwnie z tyłu. Teraz tak widzę. Ej, świetny on jest, bardzo mi się podoba ten spoiler. Można by jeszcze dać tą wersję czarną, nie? Zobaczcie, jak wygląda sobie to od góry. Szeroki dosyć, tak od tyłu wydaje się, że jest sporo szerszy od samochodu. Ale jeśli spojrzymy sobie od góry, no to już niekoniecznie, prawda? Dobra. Zobaczymy, jaką maksymalną prędkość samochód osiągnie. Pojedziemy sobie na autostradę i sprawdzimy jego możliwości. O, wow. Co się tak... Co to było? Co on się tak zbliżył? Dobra. I autostrada. Nie jeździmy zgodnie z przepisami. Kurde, to jest GTA w końcu. I gaz do dechy. Poszli koni po betonie. Potem sobie jeszcze sprawdzimy jazdę w mieście. Ja czuję, że on ma więcej biegów niż 5. Ale napęd na 4 koła naprawdę mnie bardzo zaskoczył w tym samochodzie. Musimy sobie sprawdzić, jak on w ogóle rusza. Zobaczcie, faktycznie kapcia nie pali w ogóle. Idealny launch control, nie? Ej, 5 biegów ma tylko? To wybrałem jakieś super transmission. Nie widziałem wcześniej takiej opcji tuningowej. 209 km na godzinę jak na razie. Ej, co on taki szeroki jest? Co on tak szeroko łapie te samochody? Mam wrażenie, że miałem jeszcze sporo miejsca, żeby ominąć tamte auto. A tutaj zahaczyłem jakoś tak dziwnie. Okej. Kurde, straszne korki w Los Santos. Tam miałem chyba 208 km na godzinę maksymalnej prędkości. Zobaczymy, do ilu uda się rozpędzić teraz. Tylko naprawdę muszę uważać, bo jest spory ruch na drogach. 215, 211, 210. Co on się tak dziwnie zahacza? O masakra.
Ja nie w tą stronę, żebym skręcił. Dobra. Zawracamy. Ej, naprawdę jest jakoś bardzo dziwnie. Bardzo dziwnie, czekaj. Tak jakby... Jakby spoiler mi zahaczał w tym samochodzie? What? Co to było? Ej, coś jest nie tak z tym autem. Coś jest nie tak z tym autem. Autentycznie. Chyba spoiler mam za szeroki. Chyba ten, faktycznie ten spoiler sprawia, że ja się zahaczam o inne samochody. Musimy zajechać do tuningowni, najbliższej jakiejś. Czekaj, gdzie jest najbliższa? Dobra, jedźmy tą drogą. No strasznie. Teraz co się zahaczyłem? No to zahaczyłem przodem, prawda? Nie da się tak mocno skręcić. Dobra, wariat jest ten samochód. Ale spokojnie, zajedziemy do tuningowni i usuniemy ten spoiler. Ja mam wrażenie, że on mi zahacza o te samochody tak mocno dosyć. Albo nie wiem, jakiś dziwny jestem, albo mi się wydaje czy coś. Dobra. Dobrze, udało się jakoś wyminąć ten korek. O, szóstkę wbił. Ej, patrzcie, dopiero szóstkę wbił. A wcześniej jakoś ciężko z piątki chciał wyjść. Nie wiem, ta szóstka się wbija chyba tylko epizodycznie, wygląda na to. Wow. Ósemkę wbił! Słuchajcie, on ma 8 biegów ten samochód. What? 8 biegów, a zobaczcie, że na tej ósemce jedzie tylko 204. Gdzie na piątce jechał już około 217. Także bardzo dziwny jest ten samochód, jeśli chodzi o zmianę biegów. No ale nic, usuńmy sobie ten spoiler tutaj. Bo faktycznie on jakoś bardzo dziwnie działa, moi drodzy. Cyk. Dobra, naprawimy sobie furę. I tak, tutaj mieliśmy spoilery. Albo dajmy jakiś mniejszy, w ogóle wszystkie te spoilery są strasznie duże. No nic, usuniemy sobie spoiler. Pyk i wychodzimy. Wow, 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 czekaj, cofaj mi tutaj CJ. Cofamy. Dobra, i drive. Trójkę bardzo wcześnie wbija, jak to te automaty, nie? Jedziemy na czerwonym, kurde. Gaz do dechy i poszła rakieta. Wow, ej, on dalej się jakoś tak dziwnie zahacza. Macie takie też wrażenie, jak oglądacie ten materiał? Że jakoś tak dziwnie się samochód zahacza? O te samochody? Tak jakby z przodu był za szeroki czy coś. Naprawdę, przetestujcie sobie to. Samochód chyba jeszcze nie jest dostępny w online, ale w momencie, kiedy to nagrywam, ale pewnie niedługo będzie. I czy jest to szybka fura? No właśnie. Wypadałoby jeszcze sprawdzić jazdę na padzie, prawda? No to sprawdźmy sobie, jak się jeździ na padzie, no bo przecież większość z was będzie grała właśnie jeżdżąc na padzie. Jak się tym jeździ na padzie? Okej, samochód wydaje się być bardzo stabilny. Nic nie zarzuca, nawet na cztery koła chyba robi swoje po prostu. Nie wiem, czy usunięcie spoilera na coś wpłynęło. Bo samochód ma duży promień skrętu teraz. Może gdybym miał spoiler, to by samochód jakoś tak był zwrotniejszy, prawda? Nie mam pojęcia. Zarzucił mi. No ale tak na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo dobrze. Samochód chyba jest dość szybki. Na pewno nie będzie zaliczał się do najszybszych aut w grze. Ja mam na PlayStation tego Devela 16 i on jest turbo szybki. Ktoś tam prosił o pomoc. Kurde. Została po nim plama tylko. Przepraszam, no. Testuję najnowszą furę. Ej, zobaczcie, na piątce jadę 217 km na godzinę. Ło! Widzieliście to? Nagle podbiło prędkość. No to jest przez ten bug na ten, na zawieszenie, nie? Że jak się jedzie po wybojach, to prędkość nagle wzrasta do jakichś kosmicznych wartości.
Tak, ale zobaczcie, wbija 8 i prędkość nawet spada. Nie. Także te biegi tutaj w GTA są jakieś takie dziwne, teraz możecie to zaobserwować. Natomiast samochód sam w sobie, no, jest spoko. Ma duży promień skrętu. Jeszcze sprawdzimy sobie, jak jeździ po mieście, czy będzie go bardzo wybijać gdzieś tam. Czy może sobie poradzi jakoś konkretnie z tymi krawężnikami. No na obecną chwilę powiem wam, że nawet całkiem fajne auto. Z wyglądu tak średnio mi się osobiście podoba, no ale to wiecie, każdy z was indywidualnie sobie może stwierdzić i stunigować ten samochód. Siódmy bieg, ósmy bieg. Ciekawe, nie wszystkie samochody mają aż taką ilość biegów, prawda? Ja na tej mojej skrzyni manualnej nie wbiję nawet 8. Ten samochód ma 8 biegów, tylko widzicie, że na 5 już można na maksa jeździć, nie? Kurde, jakie korki w tym San Andreas dzisiaj jest. Co to, wyprzedaż w Lidlu czy sobota? Sobota 18 chyba, kurde, wszyscy do Lidla. Dobra. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Pyk. I tak, teraz przejedziemy się kawałek w miasto, zrobimy taki miejski test. Zobaczymy, jak się sprawuje. Ostre zakręty, nie patrzymy tam na nierówności. O, zarzuciło. Zarzuciło dosyć niefajnie. Przy dużym ruchu, najgorsze warunki, jakie mogą być. Samo południe, wyprzedaż w Lidlu. Wszyscy pędzą do sklepu. Nie? A my szukamy jakiejś takiej luki między tymi samochodami. I zobaczcie, radzę sobie całkiem sprawnie. Samochód... O! Widzicie, tutaj była taka nierówność. Podskoczyłem i skręciłem lekko kołami. No i był problem. Także nie, są bardzo stabilne samochody, które sobie radzą z takimi nierównościami. Nie wiem jak wam, ale mnie to przeszkadza w samochodach. Jak gdzieś tam jakiś werter potrafi mu przeszkodzić w tej jeździe, nie? To faktycznie jest takie nieciekawe. Hey, my whip! Staram się raczej wybierać samochody, które sobie świetnie radzą na drogach. Jest taki samochód Drafter, kojarzycie go? Coś tam 9 ma w nazwie i nazywa się Drafter. No i on sobie doskonale radzi na wszystkich nierównościach, tak samo jak Devil 16. Ja na niego tak mówię, a na pewno znacie ten model, prawda? Który jest chyba zresztą najszybszym samochodem w grze, tak myślę. No, ale w każdym razie tutaj jest troszeczkę problem, jeśli chodzi o te nierówności. Myślę, że spoiler może by tu trochę pomógł, ale niewiele. Może faktycznie jakoś destabilizuje to, ten brak spoilera, ten samochód. Do przejażdżek miejskich ok, ale jeśli będziemy raczej... raczej omijać jakieś tam nierówności, chociaż w mieście to jest prawie, że niemożliwe. No, zobaczcie, z jaką prędkością się tu gna. Ciężko, ale nie jest źle. Na pewno gdzieś tam plasuje się w czołówce tych szybszych, bardziej zwrotnych samochodów. No, całkiem fajnie przyspiesza. Na pewno nie jest to czołówka taka ścisła, nie? Powiedzmy pierwsza trójka czy pierwsza piątka najszybszych samochodów w grze, ale i tak wypada nieźle. Piszcie, co o nim myślicie. Moim zdaniem ciekawa furka. Natomiast nie dałbym za nią ze 2 czy 3 milionów, bo pewnie tyle będzie kosztować. No ale... no ale pewnie wy to sobie ją kupicie. Czy nie? Tak sobie wygląda. Po kilku obtarciach i bez spoilera. Bez spoilera przypomina mi nawet jakiś tam samochód. Jakieś Apollo może? Ciężko powiedzieć. Trzymajcie się, do następnego. Hejka!